Poniedziałek, 17 czerwca, Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Rozpoczął się sezon wakacyjnych wyjazdów. Wiele osób korzysta z biur podróży, wtedy wystarczy zapłacić, a inni załatwią niezbędne sprawy, w tym ubezpieczenie. Jednak ci, którzy wyjeżdżają na własną rękę, muszą o nie zadbać sami. Koszty leczenia poza Polską bywają bardzo wysokie, dlatego warto przed wyjazdem zabezpieczyć się w bezpłatną kartę EKUS. Jak to zrobić i co to daje, o tym Fatima Orlińska. Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego może sobie wyrobić każdy, kto jest ubezpieczony w Polskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Właśnie trwa wspólna akcja Funduszu i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowanie karty zajmuje kilka minut. Warto o niej pamiętać, bo może być bardzo przydatna, gdy za granicą przytrafi się choroba lub wypadek. Z karty możemy korzystać w sytuacjach nagłych i nieplanowanych, a więc właśnie wypadki, nagłe zachorowania. I wówczas mamy takie same prawa i takie same obowiązki, jak ubezpieczeni z danego kraju. Jeżeli przebywamy w Niemczech na przykład, to również tak jak obywatele niemieccy, mamy takie same prawa, ale też takie same obowiązki. A więc jeżeli jest jakaś forma współpłacenia, nie wiem, 10 euro na przykład za wejście, to nazwijmy to, do lekarza, to również pacjent z Polski będzie taką opłatę musiał ponieść. Dużo większe koszty może ponieść pacjent, który w szpitalu wyląduje w państwach spoza Unii Europejskiej. Rekordowe sumy wypłacone przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń za leczenie podczas podróży opiewają nawet na kilka milionów złotych. Warto więc przemyśleć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, a także dokładnie sprawdzić jego warunki. Musimy pamiętać o tym, co będziemy robić na wakacjach, czy będziemy tylko leżeć na plaży, zwiedzać, czy też na przykład popularny rafting w Turcji bardzo często klasyfikowany jest jako sport wysokiego ryzyka i trzeba taką klauzulę dodać. Wspinaczka wysokogórska, na przykład powyżej 3000 metrów, czy jakieś głębokie nurkowanie, to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu mieć ochronę ubezpieczeniową, gdyby coś się działo. Bo każda usługa medyczna ma swoją cenę, podobnie jak w Polsce, kiedy pacjent nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Płacić trzeba m.in. za resuscytację krążenia oddechową, podstawowe badania diagnostyczne, wyjęcie ciała obcego z oka czy unieruchomienie kończyny przy złamaniu. Przebywając poza granicami Polski, takie koszty trzeba często przemnożyć razy kilka. Oczywiście koszty hospitalizacji, kiedy mamy do czynienia przede wszystkim z długotrwałą hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi bądź wieloma wykonanymi procedurami medycznymi, wzrastają do kilkunastu bądź też czasami nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z zeszłego roku na leczenie Polaków za granicą w ramach EKUS przeznaczono 280 milionów złotych. Rekordowa faktura przekroczyła 2 miliony złotych. Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego można wyrobić bezpłatnie i jest ona ważna 3 lata w przypadku dorosłych ubezpieczonych, do 18 roku życia w przypadku dzieci i 20 lat w przypadku emerytów. Upały mogą być śmiertelnie niebezpieczne, a przed ostrym słońcem lepiej się chronić niż wystawiać na jego działanie. Wielkimi krokami nadchodzi lato, a wraz z nim wiele zagrożeń, które wynikają z ładnej pogody. Fatima Orlińska. Temperatura ciała powyżej 39 stopni, szybsze tętno, uczucie oblewających potów, a nawet utrata przytomności. To objawy, które po długotrwałej ekspozycji na słońce powinny skłonić do pilnego kontaktu z lekarzem. Udar cieplny to wciąż ta niechciana pamiątka, którą najczęściej przywozimy z wakacji. Najbardziej narażone są dzieci. Możemy też mieć udar słoneczny albo też wyczerpanie cieplne, bo to jeszcze możemy rozróżnić na różne. We wszystkich tych kwestiach należy jak najszybciej osobę przenieść w miejsce schłodzone, w miejsce, gdzie chociaż odrobina chłodu będzie powoli uzupełniać płyny, jeżeli osoba jest przytomna, i natychmiast wezwać pomoc, pogotowie ratunkowe, które przyjedzie na miejsce, zabezpieczy pacjenta, poda płyny i przewiezie pacjenta do najbliższego szpitala. Udar słoneczny i wyczerpanie cieplne mogą zagrażać życiu. Zwykle stan zagrożenia trwa kilka godzin, ale skutki odczuwane są nawet kilka dni. Do kilku lat z kolei może trwać leczenie innych, dużo poważniejszych skutków nadmiernego, długoletniego, ale i krótkotrwałego wystawiania ciała na ostre promienie słoneczne. Czerniak, bo o nim mowa, to złośliwy nowotwór skóry, który w Polsce rocznie wykrywany jest już u ponad 4,5 tysiąca osób. U kobiet czerniaki lokalizują się zazwyczaj na kończynach dolnych, bo panie kochają opalać nogi, a panowie zazwyczaj ściągają koszulę do prac domowych i tam częściej te czerniaki na plecach występują. Grupy ryzyka zachorowania na czerniaka to przede wszystkim pacjenci, którzy są poddawani przewlekłej immunosupresji, ale również to chorzy, którzy są również poddani transplantacjom narządowym.
Jeśli na skórze występuje około 100 zmian barwnikowych, to najwyższy czas skonsultować się z lekarzem. Skórze warto się przyglądać również z innego powodu, zwłaszcza po wizycie w lesie, na łące czy w parku. Okres od wiosny do wczesnej jesieni to szczyt aktywności kleszczy. Jest ich coraz więcej, a ich nowe egzotyczne gatunki spotykane są już w Polsce. Do najgroźniejszych chorób przenoszonych przez te pajęczaki należą borelioza i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Tendencja, jeżeli chodzi i boreliozę, i kleszczowe zapalenie mózgu, jest ciągle rosnąca. W ubiegłym roku mieliśmy 18 zgłoszonych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu przenoszonych przez kleszcze. To jest bardzo dużo tych przypadków. Do tej pory mieliśmy pojedyncze kilka, a teraz nagle zdarzyło się, że jest dłużej. Im szybciej usuniemy go od czasu, kiedy się wedrze w naszą skórę, tym mniejsze szanse i ryzyko przeniesienia zakażenia. Więc po usunięciu tego kleszcza mamy rankę, którą dezynfekujemy i obserwujemy do miesiąca czasu, czy nie wystąpi w miejscu ukłucia tego kleszcza taki rumień. Profilaktycznie można zabezpieczyć organizm przed odkleszczowym zapaleniem mózgu, stosując szczepionkę. Na boreliozę szczepionki niestety nie ma. Droższy prąd, gaz, ale to nie wszystko. Miasta w województwie śląskim podnoszą opłaty za odbiór odpadów. Tak ma być m.in. w Bielsku-Białej, Pszczynie, Żorach czy Mysłowicach. W tym ostatnim mieście podwyżka może być bardzo dotkliwa dla mieszkańców. Paweł Jędrusik. 41 zł od osoby, tyle miesięcznie za odbiór odpadów mogą wkrótce płacić mieszkańcy Mysłowic. To wzrost ceny o prawie 10 zł. Niemożliwe, to jeszcze nie słyszałam. No to strasznie drogo. Radni zajmą się tą sprawą na najbliższej sesji. To będzie odczuwalne dla mieszkańców, taka kwota? No pewnie, że będzie odczuwalna. 41, ja jestem sama i woda poszła do góry, wszystko do góry, to bardzo będzie odczuwalne. To będzie tragedia dla mieszkańców. 41 zł, masakra. Moim zdaniem to jest nielogiczne. Nielogiczne, bo bardzo dużo ludzi bierze i segreguje śmieci, a płaci to samo, co ci, co nie segregują. Tak, to jest nieuczciwe. Urzędnicy tłumaczą, że nie mają wyjścia, bo cena obowiązuje już dość długo, a w ostatnim czasie rynek mocno się zmienił. Przede wszystkim podwyżka podyktowana jest wzrostem płacy minimalnej, ale również koszty związane z samym zagospodarowaniem odpadów wzrosły. I też opłata środowiskowa cały czas rośnie. Na podwyżkę nie chcą się zgodzić radni Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem problem nie leży w rosnących kosztach obsługi systemu. To jest nic innego jak sięganie do kieszeni mieszkańców po to, żeby ratować finanse miasta. I to się dzieje nie po raz pierwszy, dlatego my na pewno nie poprzemy tego pomysłu. Właściwie odkąd pan Dariusz Wójtowicz jest prezydentem, prosimy go o to, żeby podjął działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, też reorganizację tego systemu, bo on jest po prostu źle zorganizowany. Mysłowice to nie jedyne miasto, gdzie wkrótce będzie drożej. Podwyżka cen szykuje się też w Pszczynie. Tam zamiast 34,80 zł mieszkańcy mogą wkrótce zapłacić 38,30 zł. Poprzednia umowa obowiązywała na 2 lata od 2022 roku. W ostatnich 2 latach obserwowaliśmy ogromny wzrost cen. To oczywiście przekłada się na obecne stawki. Wyliczając opłatę, braliśmy również pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytworzonych śmieci. Drożej ma być również w Bielsku-Białej i Żorach. Niewykluczone także, że wkrótce inne miasta wprowadzą wyższą opłatę śmieciową. Najpierw cała ulica została pozbawiona zieleni, bo władzom Katowic zamarzyły się automatyczne maszyny parkingowe. Kiedy jedna z restauracji urządziła letni zielony ogródek, okazało się, że po kilku tygodniach musi go zamknąć, a zieleń zlikwidować. Jak to możliwe? Trudno w to uwierzyć, ale miasto zapomniało, że w tym miejscu będzie stawiać wiatę rowerową. Łukasz Kądziołka. Fatalnie. Oczywiście, że dla Was, ale i dla całej okolicy. Taką wiadomość dostał lokal z grecką kuchnią od jednej z klientek. Po niespełna miesiącu miasto poinformowało przedsiębiorcę, że doszło do pomyłki i lokal będzie musiał sobie poradzić bez letniego ogródka. Choć jeszcze w połowie maja opinia miejskiego zarządu ulic i mostów była pozytywna. Zrobiliśmy miejsce, które chcieliśmy, żeby było miłe, dobrze się przyjęło. Klienci, osoby uczyszczające przerzutce są bardzo zadowoleni, no ale niestety dostaliśmy w zeszłym tygodniu informację, że musimy
ogródek, że tak powiem, zwinąć. Okazuje się, że powodem jest planowana tu od dawna budowa wiaty rowerowej. Już po kilku dniach od wydania pozwolenia miasto zorientowało się, że coś poszło nie tak. To po prostu błąd ludzki, zwykły błąd ludzki. Jak wyjaśnia miasto, wiaty dla rowerów na ulicy Tylnej Mariackiej miały się pojawić już dużo wcześniej. Prace właśnie ruszyły. Dwie wiaty dla rowerów przy obu zespołach maszyn. Tam łącznie zmieści się 41 śladów, plus w ramach tego etapu jeszcze kilka stojaków rowerowych. Na razie jest skromnie. Ławka, kilka krzeseł i stolików oraz zieleń. To niewiele, ale i tak dużo jak na ulicę przebudowaną za kilkadziesiąt milionów złotych, na której nie przewidziano w ogóle miejsca do spędzania czasu. Chyba że ktoś chciałby znaleźć ochłodę w cieniu maszyn parkingowych. Na ulicy Tylnej Mariackiej trochę tam tego miejsca brakuje. Jednak ciągle ten ruch kołowy dominuje tę przestrzeń, a reszta jest tak upychana po prostu po kątach. I choć 3/4 ulicy zajmują parkingi, do których ciężko wjechać, ciężko wyjechać, mało kto z nich korzysta. Co ciekawe, chyba więcej osób korzysta z ogródka lokalu niż z kosztownych maszyn parkingowych. Chodziło nie tylko o miejsce dla klientów, ale o to, żeby każdy mógł sobie tu usiąść. I żeby było miło po prostu tutaj na tej Tylnej Mariackiej. Miasto twierdzi, że po wybudowaniu wiat nadal może być miło. Urzędnicy mają znaleźć dla lokalu jakieś inne miejsce do rozstawienia stolików. Jak będzie wyglądał transport w przyszłości? Na to pytanie dzisiaj trudno odpowiedzieć, bo nie chodzi tu tylko o problemy związane z technologią, ale również ludzkie przyzwyczajenia. O tym, czego możemy się spodziewać w transporcie przyszłości, Paweł Jędrusik. To tylko jedna z technologicznych nowinek, które już znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Ten samochód ciężarowy jest sterowany pilotem. Pomocny jest w samochodach z bardziej skomplikowaną zabudową, czyli holowniki ratownicze, pojazdy do ponad gabarytu, gdzie kierowca musi bardzo precyzyjnie podjechać, i żeby ograniczyć kilkukrotne wchodzenie, wychodzenie z kabiny. I o ile producenci raz po raz zaskakują nowościami, to zdaniem ekspertów, jeśli ktoś ma wyobrażenie, że za kilka lat będziemy stali w korkach w statkach powietrznych, może się rozczarować. Rozwój choćby tylko ze względu na ten fakt bardzo ważny poniekąd, że musimy w tym transporcie zapewnić bezpieczeństwo, to ja bym się absolutnej takiej bardzo szybkiej rewolucji nie spodziewał. Ja zresztą nawet prywatnie na to tak spoglądam, niech to będzie przemyślana ewolucja, ale żeby to było bezpieczne i dla ludzi, i dla środowiska, zrównoważony rozwój. O tym, jak może wyglądać transport przyszłości, przez tydzień naukowcy i specjaliści będą rozmawiać na Politechnice Śląskiej, gdzie mieści się Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Jutro transport szynowy, w środę lotniczy i w czwartek inżynieria ruchu i mobilność miasta przyszłości. W piątek i sobotę wychodzimy z budynków, z murów Politechniki Śląskiej, idziemy na rynek dla naszych mieszkańców. Do naszych mieszkańców będziemy pokazywali w piątek szczególnie pracę naszych studentów. W transporcie, podobnie jak w innych dziedzinach życia, postęp jest błyskawiczny. Jeszcze niedawno wszyscy emocjonowali się samochodami elektrycznymi, a już do użytku wchodzą pojazdy autonomiczne. W kolejce czekają silniki napędzane wodorem, a wciąż wiele osób liczy, że transport drobnych ładunków przejmą drony. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam, do zobaczenia.